The protectors of the Holy Flame are gathered so that you can take the oath of the Convocation. Have you been tested? Yes. Are you prepared to take the oath? I am. Then it begins. Will you honor the Holy Flame, the Convocation, and its laws? I will. The honor of the Convocation must be defended. Będę bronić zgromadzenia i to mi daje premię do many, a jeżeli będę walczył przeciwko naszym wrogom, to dostanę siłę. I wiecie co? W większości przypadków będę korzystać, ja chcę korzystać z tych kryształów, bo walka w Ryzenie mi jakoś nie wychodzi. Nawet, no nie wiem czy to zauważyliście, ale nawet z pieprzonym gnomem miałem problemy, dlatego wezmę sobie manę. Oczywiście pod wojownika też będę go rozwijał, w sumie to jest wojownik inkwizycji, prawda? Żeby walka nie była taka monotonna, że tylko będę runy, znaczy nie runy, kryształy i ten sam czar, tylko po prostu będę też się uczył siły, znaczy będę rozwijał też walkę w zwarciu, no i po prostu będę używał kosturów, tylko kosturów, nie żadnych mieczy, nie żadnych tarcz, po prostu same kostury. No cóż, jestem ich siłą i na koniec sobie walniemy siłę. Albo powiedzmy teraz, dobra. Maksymalna liczba punktów życia chyba. I tu maksymalna mana. Maksymalna liczba punktów życia i maksymalny poziom many. Maksymalna liczba twoich punktów. Dobra, walniemy maksymalny poziom many. Chyba. Kurde, no, nawet nie... Nie wiem, co już zrobić. Maksymalny poziom bla bla bla. Dobra, walniemy sobie manę. Chociaż nie wiem, czy dobrze robię. Ognista kula, lodowa lanca, magiczny pocisk, plus jeden, świetnie. Zbroja wojownika otrzymano. Okej. Dobra, nie gadaj tyle. Jestem gotów. Kurde, nie chcę się już z nim gadać. The flame, the island is protected. They are. But how can we? As long that gives time, you that. Will you? Yes. Good. I have not. Chodź za mną i poznaj prawdę. Okej. Poczekajcie tylko sobie rozkminię tutaj te runki. Gdzie one teraz są? O, tutaj będą. Kryształ ognia. Walniemy sobie na siódemkę. Kryształ pocisków. Ósemka i to wszystko. Tak. Dobra. Poczekajcie, to są runy czy zwoje? Wymagana pieczęć 1. Właśnie. Napiszcie mi, czy wojownik inkwizycji może używać runek. Z tego co wiem, on, wojownik inkwizycji, nie może używać runek, tylko mag może je używać, z waszego doświadczenia napiszcie mi, czy wojownik inkwizycji może używać runek. I to tyle. Dobra, pójdziemy teraz z tym za tym inkwizytorem i zobaczymy, co on ma nam do powiedzenia. Epicko formuje tą kulkę ognia. Poczekajcie, pierdolne klancza. Cio! Ej! No dobra, nie gadaj tyle. W sumie mamy tyle aż nie zżera. Dobra, w sumie zżera, ale nie jest aż tak źle. A zobaczymy tą lodową lancę. Pięknie. Już mi się podoba mag. Tylko użyję tego nowego... wymagana siła. Świetnie. Wymagana siła 26. Będę musiał się wyuczyć jeszcze siły, ponieważ kasę mam, punkty nauki mam, więc czemu nie? Tylko nie wiem, czy w Ryzenie można się jakoś... Nie wiem, czy w Ryzenie można się uczyć many, zwiększyć pulę many u na przykład u jakichś tam nauczycieli, ponieważ to było możliwe tylko w Gothicu 3.
Nie wiem, jak to jest z Risenem. Ale wydaje mi się, że można, bo jeżeli można zwiększyć siłę, to też można zwiększyć manę. Tak mi się wydaje. Aha, dobra, pójdziemy do niego. Come with me. Come with me. Wiem jeszcze, że jest jeszcze jedna runa, runa zamrożenia, czy tam runa, no coś w tym stylu. W każdym bądź razie związana z lodem. Z zimnem, z lodem, jak to woli. Bez skojarzeń. Jak otworzę tę bramę? Dobra, teraz sobie posłuchamy, nie będę przebijał, ponieważ to ma związek z wątkiem głównym. Crystal discs will open this mechanism. How do you know those discs will open this? I have one of them, and it fits the lock. Unfortunately, the one I have is damaged. The other four missing, but they must be on this island. I came here to seek answers. Those answers are inside this mountain, beyond this gate. You will get me inside. Find these discs. Find... Rozdział drugi plan Inkwizytora. Świetnie! Dobra. Znajdę kryształowe dyski. The outlaws are looting the ruins. Look around their camp. Talk to their leader and get me. What if the Don causes problem? He is a man of business. And if he negotiates? What he wants? Gold. Tell him he can plunder the ruins he occupies. Take what... If you wish, I can... O, walka! Pokaż mi... Czego mogę się od siebie uczyć? Siła plus 5, walka kosturem plus 2, punkty nauki 10, aż chyba cię pogięło. Ale wyuczymy się, aby użyć tego nowego... okej. Dobra robota. Czy istnieje szybszy sposób, by dotrzeć w to miejsce? On mi da runę teleportacyjną. Czy tam kamień teleportacyjny? Pomyliło mi się z Gotikiem. Co do tych kryształowych dysków? Co stało się z uszkodzonym dyskiem? What happened? It was what happened? Exposed to the... Without... Tak. I sent the mage siren. Gdzie można naprawić dysk? The druid Eldring, and he... Aha, to już pamiętam. You don't... If you spend your life waiting until you... I sent Cyrus to the druid, but he has yet to return. So you think something happened to Cyrus? We should investigate to make sure. Poszukam mistrza Cyrusa, tak, kolejne zadanie. Okej. Cyrus spóźnia się, świetnie. Gdzie znajdę tego druida Eldrika? He's a hermit. He has a hut on the east. It is What did they study magic? This they spend their time getting closer to nature, studying. This druid has the knowledge to help us. Druids are guardians of very ancient and powerful knowledge. Knowledge we need now. Where else should I look for discs? There are no discs, but Severin is gathering artifacts at the Inquisition camp outside here, at a place called... We can hope he had... Talk to Severin. Oj, dużo chodzenia będzie teraz, zauważyłem. Ty mnie teraz nauczysz. Okej, więc dostaliśmy kilka zadań. Jeszcze udam się do tych mistrzów pozostałych. Zobaczymy, być może oni mnie czegoś nowego wyuczą. Tylko założę ten nowy kostur. Trójka, jaka jedynka? Trójeczka, no i pięknie. Możemy korzystać z nowego kostura. Tylko go schowamy. I mamy runę ognia. No i jak wiecie, znaczy już to mówiłem, w większości przypadków chcę używać oczywiście run, bo z walką raczej mi się nie widzi, walka mi się nie widzi naprawdę w tym Risenie. Jeżeli męczyłem się z głupim gnomem, to już boję się, co będzie później, naprawdę. Dlatego musicie mnie zrozumieć. Pójdziemy jeszcze do Vitusa. Czego możesz mnie nauczyć? Walka kosturem, 200 sztuk złota. He, ale 10 punktów nauki, to jest troszkę... Mana, o kurde. Mana, poczekajcie, ile jeszcze mamy punktów? 10 punktów nauki. Walniemy sobie to
Poczekajcie, bo czytałem na temat magów i wojowników i na temat magów i wojowników. I po prostu wyczytałem, że któryś z mistrzów uczy, znaczy naucza posługiwania się kryształami. Być może Ignatius, no. Have you chosen which type of I have? So there are. O, chyba u niego. Master Palace can teach. Kryształ mrozu, właśnie mistrz. Nauczy mnie magii. Ognista kula 2. To mi się na bardzo przyda. Dlatego się tego nauczymy. Ognista kula 3. Nie, dobra, już raczej nie da rady. Wiecie co? Teraz pójdę do tego mistrza Palasa, ponieważ on może mnie nauczyć czegoś o Poczekajcie. Na temat kryształu mrozu, tylko że ja tego kryształu nie mam, być może on mi powie, gdzie taki owy kryształ mogę znaleźć, albo po prostu taki kryształ on mi da. Zobaczymy, zaraz się o tym przekonamy, ale lepiej by było, gdyby on ten kryształ nam dał, bo dwa kryształy znalazłem, ale nie wiem, jak będzie z tym trzecim. You wish. My role is to administrate. If you wish for. And what form would. A donation of 1,000 gold co- That's an ex- Everything has its price. If you wish to barter... Mhm. Kryształ mrozu. Okej, czyli mamy to zadanie. Co jest ci potrzebne? Firstly and most importantly... Zimne serce bagielca. ...of a bog body. I also require a small sapphire. O magii mrozu. Naucz mnie, proszę. Tylko nie, bo muszę mieć najpierw ten kryształ. Poczekajcie. Cyrus, spóźnia się, kamienne teleportacyjne, kryształowy dysk, wulkaniczna twierdza, kryształ mrozu. Czekasz... Małego szafiru i zimnego serca bagielca. Zimne serce bagielca wiem, gdzie mogę znaleźć. Jeden bagielec znajduje się w tym, w obozie bandytów. I tam się też udamy. O, mam szybkość, wymagana mana. Nie mam tyle many, na to wygląda, więc pójdę w kimono i powinno być okej. Tylko gdzie jest łóżko? Nie mówcie mi, że będę musiał zapieprzać do mojej komnaty. Fuck! Nie mam tutaj łóżka! Fuck! Kwak! Co ja bym teraz powiedział? Ci, którzy grali magiem, doradźcie mi, czy opłaca się używać kryształu, na przykład kryształu pocisków i kryształu mrozu, czy po prostu wszystko inwestować w kryształ ognia. Naprawdę nie mam pojęcia. Do południa, okej. Musicie dać mi jakieś rady, bo nigdy nie grałem magiem w Risenie. Dlatego, no, po prostu proszę was o radę, prawda? Byłbym bardzo wdzięczny, jeżeli byście mi napisali, czy opłaca się używać kryształu pocisku oraz mrozu. Dobra, a my sobie już pójdziemy do tego obozu. I po drodze oczywiście sobie rozpierdzielę parę tych gnomków cholernych, ponieważ znajdują się koło wulkanicznej twierdzy. Gdzieś na dole. Z nimi miałem właśnie na początek troszkę problemu. Poczekajcie, walniemy sobie... formujesz tą kulkę jak... O, mamy czarnego wilka. O kurde. Czarny wilk. Ale pierdolnęłem go, widzieliście to? Pięknie, już go kocham, tego maga. Tylko poczekajcie, zobaczymy na ósemkę.